Cześć, z tej strony Mateusz. Jak dobrze wiecie, od kilku dni testuję najnowszy system na iPhony, czyli iOS 15 i w zasadzie o samych nowościach, które są w tym systemie mówiłem Wam już w jednym z poprzednich filmów, ba, mówiłem Wam już też nawet w innym materiale o swoich odczuciach, wrażeniach skorzystania z tego systemu po tych pierwszych dniach. Natomiast w tym filmie chciałbym się skupić na innej funkcji, która została totalnie jakby zapomniana, zarówno przeze mnie, jak i w ogóle samo Apple na konferencji, bo ja sobie nie przypominam, żeby oni poświęcili temu tematowi zbyt wiele czasu. A to jest moim zdaniem kluczowa kwestia, która wchodzi do tego systemu, a mianowicie jest rozszerzona, znacznie rozszerzona funkcja Znajdź mój iPhone. Jak wiadomo, Apple już kilka lat temu wprowadziło tę kluczową kwestię do iPhone'a. W momencie, w którym go zgubimy albo ktoś go nam niestety buchnie, jesteśmy w stanie za pomocą aplikacji Lokalizator albo bezpośrednio na stronie iCloud.com namierzyć nasz zgubiony właśnie telefon. Ten iPhone musi mieć włączone dane transmisji komórkowej albo musi być podłączony do Wi-Fi i wtedy jest nam w stanie po prostu wysłać naszą lokalizację, to znaczy swoją lokalizację, no chyba, że w sytuacji, w której ktoś go nam chce wyłączyć i tak naprawdę odciąć od całej łączności, to ten telefon jest w stanie wysłać swoje ostatnie położenie, dzięki czemu mniej więcej jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie on w ogóle się znajduje, albo znajdował właśnie przed chwilą. No i to jest w zasadzie taka jedna strona medalu, która faktycznie dosyć często się przydawała. Z drugiej strony bardzo ważną rzeczą, która została też kilka lat temu wprowadzona, jest blokada iCloud, która uniemożliwia tak naprawdę korzystanie z samego tego iPhone'a, nawet jeśli ktoś go nam wyzeruje. To się bardzo często zdarzało w momencie, w którym ktoś kradł nasz telefon, chciał go później odsprzedać, no to próbował właśnie opchnąć z taką blokadą, mówiąc, ach, to jest jakaś tam blokada, można ją spokojnie ominąć. Być może tak się da, bo czytałem o takich chińskich sposobach, ale jest to bardzo kosztowne, a z drugiej strony naprawdę mało osób chce się za to brać, żeby ominąć jakby tą blokadę, więc w gruncie rzeczy nie polecałem Wam nigdy kupować takich telefonów na przykład na Allegro czy na OLX, które mają tą blokadę, także ta blokada idealnie zadziałała, a raczej nadal działa, jeśli chodzi o zniechęcanie złodziei do kradzieży tych telefonów, bo tak naprawdę później nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym telefonem, oprócz rozebrania go na części albo sprzedania takiego urządzenia nieświadomej osobie po jakichś mniejszych pieniądzach. I to, co ja mówię, też ma potwierdzenie w statystykach, ze względu na to, że według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Polsce, wprawdzie z raportu z 2019 roku wynika, że z roku na rok takich kradzieży telefonów jest coraz mniej i na przykład między rokiem 2017 a 2019 tych kradzieży było mniej o prawie 3000, ze względu na to, że w tym roku 19 odnotowano zaledwie 14 tysięcy przypadków i to jest duży skok ze względu na to, że na przykład w 2013 roku było to ponad 33 tysiące. Także tutaj niewątpliwie do tego spadku kradzieży przyczynił się fakt tego, że nie da się zrobić ani nic z iPhone'em, ani w wielu przypadkach też z telefonami z Androidem, bo one tam też mają podobne zabezpieczenia. Natomiast o tym wszystkim mogliście wiedzieć, bo tak było i w zasadzie jest do teraz, ale iOS 15 przynosi tą genialną funkcję, genialną moim zdaniem, ale myślę, że się ze mną zgodzicie, ze względu na to, że iPhone teraz będzie traktowany bardzo podobnie jak lokalizator AirTag, czyli będzie tak naprawdę działał cały czas, nawet jeśli go wyłączycie. Chodzi o to, że nasz iPhone będzie korzystał z łączności Bluetooth oraz tego szerokopasmowego modułu U1, który będzie tak naprawdę wykorzystywał mały pobór energii w celu wysyłania cały czas sygnałów, aby lokalizować się z innymi iPhone'ami, a może inaczej, żeby nasz iPhone wysyłał swoją lokalizację w momencie, w którym znajdzie swojego jakby brata iPhone'a obok siebie, dzięki czemu w momencie, w którym złodziej nawet znajdzie naszego iPhone'a, czy nam go po prostu ukradnie i nie będzie chciał oddać do tego stopnia, że wyłączy go, to tak naprawdę ten iPhone będzie cały czas wysyłał lokalizację, przez co będzie go o wiele łatwiej namierzyć, aniżeli wcześniej, no bo tak naprawdę do teraz wystarczyło go wyłączyć i cała łączność pryskała. No a teraz, jeśli będziecie mieć włączoną tą funkcję w ustawieniach, bo trzeba to włączyć, ale domyślnie chyba jest już nawet włączona, czyli nic nie trzeba będzie robić, ten iPhone cały czas się będzie komunikował i wysyłał właśnie swoją lokalizację, więc w momencie, w którym zgubicie na przykład takiego iPhone'a w takiej jakby milszej sytuacji, będzie go stosunkowo łatwo znaleźć. W momencie, w którym ktoś Wam go ukradnie, no będziecie mogli podejrzewać, kto to zrobił i ewentualnie z policją dojść do tego, chociaż nie wiem, jak to wygląda z punktu prawnego, czy policja jest w stanie wykorzystać jakoś takie informacje i na przykład przyjść do Pana i powiedzieć, hej, Ty masz telefon tego Pana, proszę mu go oddać. Wydaje mi się, że to tak nie działa, ale może ktoś w komentarzu szerzej to opisze, czy tak można by to zrobić. Niemniej wydaje mi się i nawet mógłbym sobie za to dać rękę uciąć, że nawet ten zabieg już pozwoli, żeby ta liczba tych telefonów, które są kradzione, znowu diametralnie tutaj spadła. Wydaje mi się, że takie osoby będą się bały kraść te telefony, żeby nie móc ich później namierzyć, no chyba, że włożymy takiego iPhone'a do takiej jakiejś klatki, która będzie odcinała całkowicie jakby łączność, ale to i tak potem będzie bez sensu, no bo jak go przekażemy, czy też sprzedamy, jedna opcja to będzie go rozebranie i sprzedanie na części, bo z drugiej strony Apple wprowadza takie zabezpieczenie, że w momencie, w którym nawet ktoś wymarze naszego iPhone'a, odtworzy go do tej kopii,
kopii, to nie dość, że będzie blokada iCloud, jeśli chodzi o samą aktywację, to będzie się od razu wyświetlał na ekranie komunikat, że ten iPhone należy do innej osoby, no i warto to zweryfikować, czy ta, która nam go przekazuje, tudzież sprzedaje, na pewno jest jego właścicielem. Taka rzecz już naprawdę powinna odstraszyć osoby, które chcą jakby nielegalnie sprzedawać kradzione telefony. Także jak widzicie i chyba się ze mną zgodzicie, to jest naprawdę rewolucyjna kwestia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych, czy po prostu o naszego smartfona, no bo jeśli kupicie sobie takiego iPhone'a za kilka tysięcy, no to jednak jest duża szkoda, jeśli ktoś wam go po prostu buchnie. Także warto, żebyście o tym też wiedzieli i dlatego nagrywam ten film, bo z tego co widziałem na konferencji Apple naprawdę mało się o tym mówiło, media też jakoś o tym szerzej nie pisały, także mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeśli macie jakieś pytania albo opinie na ten temat, to dajcie znać w komentarzach pod filmem, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!